Ale teraz Lewandowski, jest Gavi, niewidzialny João Cancelo i jest gol na 1 do 1. Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku kariery Yamala. Dzisiaj no, zagramy kolejne mecze. Tak jak możemy zobaczyć w kalendarzu, myślę, że zagramy te trzy spotkania, czyli z Osasuną, z Realem Betis oraz mecz w Lidze Mistrzów z Porto. Coins Kingdom to największy polski serwer Discord, który gromadzi graczy EA Sport FC. Dzięki doświadczonym moderatorom i aktywnej społeczności będziesz na bieżąco z najnowszymi treściami w grze. Otrzymasz wsparcie w tworzeniu swojego składu i będziesz mógł zdobyć dużą ilość coinsów. Nasz serwer oferuje również dostęp do grupy VIP, ale miejsca są ograniczone, więc nie zwlekaj. Linki do serwera znajdziesz w opisie. Więc zaczniemy Ligę Mistrzów. Mam nadzieję, że będziemy wyjściowym w składzie do tej pory. Co możemy tutaj zrobić? Może zróbmy jakąś pierwszą inwestycję na sam start. Mamy 95 tysięcy inwestycji, nie możemy, ale możemy coś tutaj sobie kupić. I może co możemy zrobić w takim młodym wieku? A nie, inwestycje mamy tutaj, okej. Okay. Możemy zrobić drużynę e-sportową albo aplikację na telefon, ale myślę, że w naszym wieku nie będziemy robić takich rzeczy. Kupimy sobie po prostu trampolinę, żeby móc sobie trenować skoczność w domu. Nowy materac, żeby lepiej spać, żeby być lepszym na te spotkania. Co możemy jeszcze kupić? Zapisz się na kursy motywacyjne. Okej, może pójdźmy na kurs motywacyjny, żeby nie tracić motywacji oczywiście. Nowoczesny rower, żeby trenować. No to zrobimy sobie trochę zakupów. Garnitur wpłaćmy na schronisko. Będziemy dobrym młodym chłopakiem. Kupimy sobie bieżnię, także. A nie, mamy już na bieżnię. 35 tysięcy, brakuje nam pieniędzy, więc bieżni sobie nie kupimy. Dobra, przed nami kolejny mecz w lidze z Osasuną, która aktualnie jest na czwartym miejscu. Obydwaj jesteśmy niepokonani, obydwaj mamy po 3 wygrane spotkania, więc no, mimo wszystko to nie jest łatwy przeciwnik. Oczywiście robimy te treningi, te najsłabsze tutaj, oczywiście symulujemy na A. No i zobaczmy, jaki skład wychodzi na to spotkanie. Jest to bardzo silna jedenastka, mimo cały czas, mimo wszystkiego jest też brak Araujo w tym składzie, nie wiem czemu. No ale tak wychodzimy na ten mecz, no i oczywiście gramy tylko i wyłącznie jako Yamal. No i zobaczmy, jakie tutaj trener będzie miał do nas wytyczne na to spotkanie. Widzimy, że kibice są na wyjeździe z nami, chcemy zachować tą serię zwycięstw. No i zobaczmy, jakie trener będzie miał do nas wytyczne na ten mecz. Uzyskaj ocenę 8-5, zakończ z minimum golem spoza pola karnego, uczestnicz w minimum 2 golach. Ok, powiększymy sobie te gole spoza pola karnego na 2, bo myślę, że to jest tak najtrudniejsze, więc jeśli któryś ma nam się nie udać, no to właśnie to. Więc zobaczymy, jak potoczy ten mecz, obyśmy dalej byli w tej serii z wygranych meczy, bo jednak 3 mecze, 3 wygrane, tak jak Osasuna, a teraz mamy już pierwszą akcję, ale złe podanie Lewandowskiego. Jest gol, Ferran Torres na 1-0. No nie brałem tutaj w ogóle udziału w tej akcji. Tam De Jong, Ferran Torres właśnie z tej lewej strony bardziej prowadzili tą akcję, ale dobrze, bo wygrywamy 1-0. A dobrze wiem, że to jest ważne spotkanie, bo Osasuna także ma wina z 3-0. Tutaj widzicie Lewandowski, De Jong i Ferran Torres. No ja tam u góry biegałem na drugim skrzydle, no ale ta akcja się potoczyła z drugiej strony, ale co jest ważne, to to, że wygrywamy 1-0 w tym meczu. Yamal tutaj ominął obrońcę. Zobaczmy, czy dzięki temu będzie dobra akcja dla naszego zespołu. Jest Ferran w polu karnym i traci tą piłkę. Jesteśmy tutaj na skrzydle. Jest Yamal, dobry dribbling. De Jong, czemu mi wchodzisz pod nogi, chłopie? O mój Boże. Dostaliśmy piłkę, strzały i Herrera broni, ale w końcu Yamal miał jakąś lepszą okazję, no bo widzimy, ta ocena 6,3, no naprawdę udowadnia, jakie słabe mamy to spotkanie. No niestety, jest już za chwilę jest przerwa, tutaj Yamal wysoko odbieramy, okej, okay, jest Koundé, ale złe zagranie. No jest przerwa, wygrywamy 1-0 po golu w 8 minucie Ferrana Torresa, ale naprawdę Yamal jak na razie gra bardzo słaby mecz. Dobrze, znalazł mnie Lewandowski. Zobaczmy, mamy tutaj miejsce, jest podanie, jest Pedri.
Ten tutaj do Lewandowskiego i mamy gol na 2-0. Okej, tym razem braliśmy udział w akcji, ale jest spalony. Ajajaj, no ale cóż, trener docenił nasze tutaj zaangażowanie w tej akcji. Nasza ocena mocno wskoczyła do góry, już jest 7,4, chociaż tyle dobrego z tej akcji. Zobaczmy, Jamal, próba strzału i broni Herrera. No, próbujemy, ale widzimy, no Jamal ma spadek formy chyba, ale cały czas będziemy próbować, dopiero 65 minuta. Zobaczmy, znowu Lewandowski zagrywa do nas piętką, Jamal próbuje dryblingu, jeszcze się utrzymał przy tej piłce, ale Katenia już ją zabiera, no i niestety nic więcej nie będziemy z tego mieli, chociaż tutaj Sergio Breto odebrał. Jest Lewandowski z Ferranem, jest Pedri, strzał i mamy 2-0. Okej, powiedzmy, że coś wyszło z tej akcji. No straciliśmy tą piłkę, ale dzięki naszemu pressingowi Sergio Roberto odebrał i z tego wyszła kolejna bramka i wygrywam już 2-0. No i tej Pedri, no ma lepsze wykończenie niż my najwidoczniej, no i wygrywam już 2-0. A my mamy zmianę, schodzi Marcos Alonso, a wchodzi w jego miejsce Cancelo, też Araujo oraz Balde. Balde w ogóle nie widzieliśmy, Araujo w ostatnim meczu wszedł na troszeczkę, ale Balde ani sekundy nie zagrał, co jest troszeczkę dziwne. Dobrze, mamy tą piłkę. Odegrywam ją do De Jonga. Jest dobra akcja. Pedri do mnie. Jest Jamal przed polem karnym. Próba strzału i znów broni Herrera. Mogłem tutaj podać tą piłkę, ale no Jamal jest głodny tych bramek i jest zmiana. Wchodzi Rafinha. No i czy jak zwykle to poskutkuje bramką? Zobaczymy. No jest, ma 15 minut Rafinha, żeby trafić gola albo nam pomóc przy trafieniu. Zacznę, ja tutaj przejmę tą piłkę, od razu ją odegram do Rafini. Niestety słaba ta moja główka. Przejmę tą piłkę, podanie do De Jonga, ten tutaj do Lewandowskiego. De Jong, Rafinha, jest Pedri, strzał, ale prosto w bramkarza. No ja tutaj byłem przed polem wysunięty, ale niestety nie zauważyli mnie koledzy, jest 80 minuta. Dobrze tutaj poklepane. Mamy tą piłkę. Jamal. Jak tutaj możemy z tego wyjść? Próba podania, ale dobra, Sergio Roberto to odzyskał. Może do mnie to odegrać. Mamy miejsce. Spróbuję po raz kolejny strzał z daleka i poprzeczka tym razem. No było bardzo blisko. Jeszcze nie jest koniec akcji. Pedri próbuje strzału. Jeszcze jeden, jeszcze Romeu. Ale już tutaj no, próbujemy trafić tą trzecią bramkę, ale chyba już nie damy rady. Jest już 90 minuta. Zobaczmy, jeszcze tutaj próbowałem dobrać tą piłkę, ale dałem przywilej korzyści. Zobaczmy, jeszcze w ostatnich minutach walczymy, ale ta piłka nawet nie wyszła. No i zaraz sędzia będzie kończył ten mecz, jeszcze dam może ostatnią akcję naszych przeciwników. No jest koniec tego meczu. Osasuna 0, Barcelona 2. No nie mieliśmy tutaj zbyt dużego udziału, ani mamy gola, ani nie mamy asysty, ale myślę, że ta druga połowa była o wiele lepsza, trochę postrzeliśmy, mieliśmy poprzeczkę też, było bardzo blisko. Mogliśmy mieć asystę drugiego stopnia, no ale niestety Lewandowski był na spalonym wtedy. Myślę, że mimo wszystko spotkanie nie jest najgorsze, ale coś czuję, że Xavi będzie z nas naprawdę niezadowolony. Xavi z nas nie jest zadowolony, żadne z zadań nie zrobiliśmy. Nasze miejsce w podstawowej 11 jest troszeczkę bardziej zagrożone, ale mimo wszystko jeszcze jesteśmy tutaj w komfortowej sytuacji, więc przejdźmy już do kolejnego meczu. Dostaliśmy powiadomienie, że zawodnicy są powołani do reprezentacji. Co mnie ciekawi, to brak Lewandowskiego, no ale my także nie jesteśmy powołani do Hiszpanii. Są to Pedri, Inigo Martinez i Ferran Torres. No niestety, na razie jesteśmy bez powołania do reprezentacji. Okej, gramy na Real Betis, który aktualnie ma tylko 5 punktów na koncie, jest 9 w lidze. Spójrzmy szybko, gdzie jest Real Madrid. Na 6 miejscu, jedna wygrana, 3 remisy, okej. A Betis ma jedną wygraną, 2 remisy, jedną przegraną, bilans 5-5. No my aktualnie dominujemy totalnie, 4-0-0 bilans, bilans bramkowy 9-2, więc naprawdę miażdżymy tą ligę. No i zobaczmy, jak sobie poradzimy z Realem Betis. Widzimy, miejsce w podstawie 11 już nam prawie uciekło, ale dzięki treningowi z powrotem ono troszeczkę wskoczy, więc teraz mamy jeszcze 3 punkty. Okej, no to szybko ulepszymy sobie też coś w Jamalu. Co możemy tutaj ulepszyć? Może spróbujmy naprawdę to strzelanie troszeczkę pociągnąć. Tutaj mamy dalekie strzały. No myślę, że możemy pójść jeszcze w te dalekie strzały, może nawet obydwa punkty. I dalej, w co jeszcze możemy tutaj dodać? Rzuty wolne, rzuty karne, to akurat mnie nie interesuje. W dryblingu może jeszcze coś dodamy.
Kontrola piłki. Okej, no to tutaj pójdziemy na trzeci kontroli piłki. Więc zobaczmy, jak to wpłynie na naszego zawodnika. Mamy już 73 oceny, 78 strzałów i 82 dryblingu. Naprawdę robi się bardzo interesująca ta karta. Czekam, aż wejdzie na ten poziom 75, żeby być złotą kartą w Ultimate Team. No my tutaj wychodzimy znów chyba nawet identycznym składem. Widzimy, no Ferran trochę zmęczony, Pedri trochę zmęczony. No to niepokoi troszeczkę przed meczem Sportu w Lidze Mistrzów, no ale zobaczmy, jak potoczy się ten mecz. No my oczywiście gramy na prawym skrzydle. Nasza ocena jest coraz lepsza, Rafinha cały czas jest tylko zmiennikiem dla Ferrana. Ale tutaj zobaczmy, mamy wstępy do meczu, tego jeszcze nie mieliśmy. Widzimy, że jesteśmy w szatni. I nasi piłkarze wychodzą. Okej, tego jeszcze nie widziałem, przyznam. Nasza koszulka była tam z lewej. No i zobaczmy, jakie mam tutaj cele. Zyskać stanie 25% skuteczności dośrodkowań. Okej, zwiększymy to. No, ta ocena 8-5 będzie trudno, jeśli nie będziemy mieli bramki albo asysty. Będzie naprawdę ciężko, żeby ją zdobyć. No ale zobaczmy, jak potoczy się ten mecz. Zobaczmy, Ferran. Jest tutaj Marcus Asensio, jest podanie do mnie, jest Jamal, próba strzału, broni Rui Silva, jeszcze De Jong ma okazję. A niestety tutaj nie mamy bramki z tej akcji, ale było naprawdę fajne wejście Jamala w to pole karne. Tutaj wygraliśmy główkę z Fekirem. Zobaczmy, znów Jamal ma piłkę, próba obrotu, ale tutaj głupia strata. Oj, on jest blisko pole karnego i Rodri trafia gola na 1-0, a przed chwilą mieliśmy komunikat, że jesteśmy najsilniejszą obroną, bo w 4 mecze stracimy tylko 2 bramki. No ale tutaj widzimy, że Betis pokonuje Ter Stegena. No i przegrywamy 1-0. To nie jest dobra sytuacja dla nas. No bo jednak, tak jak mówiłem, my chcemy wszystko wygrywać w tym sezonie. Jesteśmy faworytem. Oczywiście nie jedynym, no ale jesteśmy jednym z faworytów, żeby wygrać La Ligę. Myślę, że tak jak i Ligę Mistrzów, więc tutaj naprawdę trzeba, szczególnie w tych pierwszych meczach, no wygrywać te spotkania. No a już zaraz jest mecz Sporto. Jeśli ten mecz się tak zaczyna, no to niepokoi mnie spotkanie z Sporto właśnie w Lidze Mistrzów. No ale zobaczmy, dopiero jest 19 minuta tego meczu. Dobrze, Jamal odebrał tą piłkę. To była ważna sytuacja, bo mieli dobrą akcję tutaj. Zobaczmy, czy Ferran nas zauważy. Tak jest, mamy piłkę na skrzydle. Zobaczmy, może tutaj zrobimy dobrą kontrę. Jest Jamal, ale osamotniony, nie ma nikogo w polu karnym. Wygraliśmy chociaż rzut rożny, więc myślę, że i tak dużo wzięliśmy z tej akcji. Zobaczmy, czy to tutaj poskutkuje bramką. Jest rzutka De Jonga, wybija to Luis Enrique. Jeszcze Pedri do mnie z główki. Jamal strzały nad poprzeczką. Cały czas te strzały z daleka niestety są niecelne. Ta wymiana z Sergi Roberto, jest tutaj De Jong, dobrze go znalazłem, ten próba strzału, jeszcze Lewandowski może dobić, ale czy tutaj nie było spalonego? Nie, nie było, więc w 46 minucie remisujemy na 1-1, no i tutaj mieliśmy fajny udział w akcji, Sergi Roberto sobie poklepaliśmy na skrzydle, znalazłem De Jonga w polu karnym, no a ten tutaj nie chcą, można powiedzieć, ale dał asystę do Roberta Lewandowskiego i mamy remis przed połową, a to jest bardzo ważne, żeby wyjść na tą przerwę właśnie z dobrymi humorami, wiedząc, że teraz przeciwnik jest troszeczkę no niezadowolony z tego, jak zakończyli tą pierwszą połowę, no a my jak najbardziej możemy się cieszyć. No i na drugą połowę trzeba wejść z jeszcze większym przytupem. Dobrze tutaj presowaliśmy i Pedri nas znalazł. Już jesteśmy przed polem karnym, strzał z wewnętrzną częścią stopy, ale Rui Silva broni. No szkoda, szkoda, bo byliśmy tutaj sam na sam, była naprawdę dobra okazja. Ja, tak jak mówiłem, w drugą połowę wchodzimy z mocnym przytupem i zobaczmy, jest kolejna akcja tej Luis Enrique, wybija tą piłkę, może spróbujemy tym razem wrzucić to, tam jest Lewandowski, ale te wrzutki jakieś takie niespecjalne, są takie bez siły, takie dziwne, ale zobaczmy, teraz Lewandowski podaje do mnie przed pole, Jamal prawą nogą, bardzo słaby strzał. Jest Lewandowski na 2-1. Dobrze, że mamy go w składzie. Naprawdę, gdybym to ja miał wykończyć akcję, no to byśmy chyba nie mieli zbyt dużo tych bramek. Ale na szczęście jest Robert Lewandowski, trafia drugiego gola już w tym spotkaniu. No i chyba 6 w La Lidze całkiem, więc naprawdę bardzo dobra forma naszego napastnika. No i tutaj znów bardzo dobrze poklepali na tym skrzydle. No a Lewandowski fenomenalnie kończy tą akcję, jest 2-1.
Alonso przegrywa tutaj tą piłkę z Sabali. Jest Mark Roca, jest Guardiola, jest Iglesias, strzał i jest gol na 2-2. No właśnie o tym, tego się martwiłem, jak widziałem, jak tam Alonso przegrywa tą piłkę, no to czułem, że to może się zakończyć bramką. No niestety Alonso cały czas jest, no jeszcze tutaj też taka odbijanka, no ale Alonso cały czas jest tak naprawdę dowodem tego, że gdy on jest w składzie, no to mecze nie są takie dobre, jakie powinny. Dobra tutaj akcja i mamy asystę drugiego stopnia. Z Lewandowskim tutaj fajnie sobie pograliśmy, no ale szkoda, chciałem mieć asystę. No ale niestety to będzie tylko asysta drugiego stopnia, ale ważne, że wychodzimy znów na prowadzenie. 70 minuta i Pedri trafia gola na 3-2. No i może zobaczymy w powtórce właśnie tutaj. Fajnie się zatrzymałem, zrobiłem miejsce dla Lewandowskiego, ale ten jeszcze odegrał. No dobrze, że odegrał oczywiście, bo mamy dzięki temu bramkę, no ale liczyłem tutaj na asystę jednak. I mamy zmianę, schodzi Ferran, a wchodzi Rafinha, więc bardzo możliwe, że trafimy jeszcze jednego gola w tym meczu, bo no Rafinha jest jednak tym naszym super zmiennikiem. Dobrze, Lewandowski wygrał tą główkę, spróbujemy tutaj skontrować. Przedał się Jamal, musimy tutaj spróbować szybkością szukać obrońców, może to będzie bardzo ciężkie. Spróbujemy wrzutki, jest tam Rafinha i mamy piękną wrzutkę, piękna asysta. No i tak jak mówiłem, Rafinha gdy wchodzi, to często się kończy bramką. Wygrywamy już 4-2. No i mamy świetną asystę, szczególnie, że to było słabszą nogą zagrane. Tutaj jest z bardzo daleka w ogóle ta asysta, z praktycznie rożnego aż na drugi słupek. No tutaj Rafinha, fenomenalna główka, no i mamy kolejną bramkę, no i my szczególnie mamy asystę. No i skąd schodzi Marco Alonso, a wchodzi w jego miejsce Cancelo, no ale to już jest późno w meczu, bo mamy już 78 minutę, ale wygrywamy 4-2 i to jest najważniejsze. Mamy nową pozycję, teraz będziemy lewym snajperem, ok, czyli Rafinha prawdopodobnie pójdzie na prawo, a my teraz pójdziemy na lewe skrzydło na koniec tego meczu. Wygrywamy 4-2 to spotkanie, no raczej statuetki zawodnika meczu nie będziemy mieli, bo Lewandowski trafił aż 2 gole, no ale mimo wszystko zagraliśmy dobre spotkanie. Chodźmy na oceny, tak jest, Lewandowski ocena aż 10, no i zobaczmy, czy zrobiliśmy zadania, które od nas wymagały Xavi na to spotkanie. I tak jest, wszystkie zadania zostały zrobione, mamy ocenę ponad 8,5, mamy przynajmniej 25-30% skuteczności dośrodkowań i zaliczyliśmy asystę, więc myślę, że Xavi jest nas bardzo, bardzo zadowolony po tym meczu. No i oczywiście wygrany mecz przed meczem, pierwszym meczem w Lidze Mistrzów, właśnie to widzimy, jest naprawdę bardzo ważny. No i już za chwilę przed nami pierwszy mecz w Lidze Mistrzów, Barcelona-Porto i chyba to jest nawet mecz na wyjeździe. Nie, to jest jednak mecz u nas, więc gramy u siebie z Porto na początek tej Ligi Mistrzów w naszej karierze. Oczywiście robimy dalej te treningi, cały czas mamy miejsce w wyjściowej jedenastce. No i zobaczmy, mamy jakieś działania. Czytaj książkę o ulubionym piłkarzu. No i znów czytamy książkę o Leo Messi, bo myślę, że ulubionym piłkarzem Jamala może być Leo Messi. I może kupmy sobie w końcu tą bieżnię, bo już mamy na to pieniądze. Kupujemy bieżnię. No i Jamal teraz będzie jeszcze szybszy, mam nadzieję. No szybkość biegu plus 1. I możemy już przejść do tego pierwszego meczu w Lidze Mistrzów. No i zobaczymy, jak Jamal się pokaże w takim spotkaniu. A my wychodzimy tutaj, no praktycznie takim samym składem, jedynie Cancelo na lewej obronie zamiast Alonso, no ale nasz skład jest taki sam. No i zobaczymy, jak sobie poradzimy, no pierwszy mecz w Lidze Mistrzów dla Jamala. Zobaczymy, czy stres go nie zje, czy presja go tutaj nie złapie. No miejmy nadzieję, że nie. Widzimy tam Ter Stegen siedzi na naszym miejscu chyba. No i zobaczmy, jakie tutaj będziemy mieli wymagania od... jakie trener będzie miał wymagania. Wow, zdobyć dwie bramki, uzyskaj minimum 60% posiadania piłki, uzyskaj ocenę 8,5. Naprawdę, zdobyć dwie bramki, to będzie naprawdę ciężkie, więc lepiej to zboostować, bo myślę, że tak czy siak tego nie damy rady zrobić. No i co? Zobaczymy, jak potoczy się ten pierwszy mecz w Lidze Mistrzów dla Jamala. Jest wrzutka i tutaj próbowaliśmy, ale niestety obrońca był szybszy. Dobrze, znalazł nas De Jong. Co tutaj zrobimy? Jest wrzutka, jest tam Lewandowski.
ale niestety nikt tutaj nie przejął tej piłki z naszych zawodników. Jamal podjął się zadania, żeby dogonić tutaj tego zawodnika, no i udało mu się, dzięki czemu ta akcja zwolniła, ale teraz Zajdu ma dużo miejsca, jest wrzutka, jest główka, ale na szczęście Ter Stegen broni. Ale już tutaj Jamal, nie dość, że pierwszą piłkę dobrze odebrał, to jeszcze tutaj przeciął to podanie. Jamal sam już w polu karnym, Jamal gubi tą piłkę, ajajaj, no była świetna sytuacja, sam sobie na to zapracował. No ale niestety obrońcy zdążyli wrócić, no i nic z tej sytuacji nie mamy. Jest strzał z daleka i to jest gol! Niesamowita bramka, Pepe! Pepe, no widać, że ma przeszłość w grze na Barcelonę. Niesamowity gol. Ta piłka przeszła linię bramkową. Przegrywamy 1-0, ależ to był niesamowity strzał. No i ta piłka wpadła. Mamy teraz potwierdzenie. Niesamowita bramka. Nawet włączę tutaj powtórkę, bo nie mogliśmy dobrze tego widzieć. Tutaj to Galeno będzie podawał do Pepe, a ten sprzed pola karnego strzeli z całej siły w poprzeczkę. Zobaczcie, jak ta piłka leci, jak taki liść. Lewo, prawo, lewo. No i odbita od poprzeczki, wpada do bramki. No Ter Stegen bez szans. Widzimy, jak wleciał do bramki. No i Pepe trafia bramkę na 1-0. Najgorsze w tym jest, że to jest już 44 minuta, więc już jest blisko do końca tej pierwszej połowy. Ale brawo dla Pepe. 40-latek daje przewagę dla Porto. Zobaczmy, wysoko odebrana ta piłka. Dobre rozegranie z Pedrim. Teraz Lewandowski odgrywa do mnie tą piłkę. Nie, no czemu takie słabe wysunięcie? Ferran tam miał tak dużo miejsca. Szkoda, bo tutaj tracimy naprawdę dobrą sytuację. Jest zmiana, nawet nie pokazało mi się to, ale Gavi wszedł za Sergi Roberto. I Gavi jest niewidzialny. Okej, okay, mamy niewidzialnego Gavi na boisku. Ale teraz Lewandowski, jest Gavi niewidzialny, João Cancelo i jest gol na 1-1. Gavi niewidzialny robi furorę, ledwo wszedł na boisko i już ma asystę. No teraz właśnie z nią zbijał piątkę, zobaczmy tutaj Lewandowski do Gaviego niesamowitego i João Cancelo trafia bramkę na 1-1. Nie wiem, jak mogę naprawić to, żeby Gavi się pojawił. Jak włączę powtórkę, on także będzie niewidzialny. No tak, jest tutaj niewidzialny Gavi. No nie wiem, jak to naprawić. No chyba do końca spotkania po prostu będziemy musieli grać z Gavim, który będzie niewidzialny. Dobrze, Jamal tutaj przyjął Lewandowski. Jest tam João Cancelo. Może znajdzie mnie tutaj. Jestem poddanie główką. Gavi, gol! Podał do niewidzialnego Gaviego, a ten trafia bramkę. A ja w ogóle tylko z rodem biegnę się cieszyć. A ten trafia gola i mamy 2-1. Niewidzialny Gavi odmienia oblicze tego spotkania. Gavi jest niesamowity. No. Chciał to odegrać do Lewandowskiego, ale to podanie doszło do Gaviego. A ten no tutaj trafia bramkę. Wszedł na 5 minut i trafi już ma gola i asystę. A teraz ty. Ferran Torres chodzi, a w jego miejscu wchodzi Rafinha, no ale co tutaj się dzieje w tym meczu, to nie ma pytań. Gavi, który wszedł na 5 minut, już ma asystę oraz bramkę, a co do tego jest chłop niewidzialny. Dobrze, Gavi niewidzialny odebrał piłkę, do mnie podał. I mamy już ostatnią minutę tego meczu. No i zobaczymy, czy utrzymamy ten wynik, czy może jeszcze go polepszymy. Jeszcze Rafinha poddanie, ale tutaj Pepe nas zatrzymał. No i ten mecz chyba się zakończy już tak, ale tutaj było blisko. No i mecz się kończy wynikiem 2-1, super Gavi, niewidzialny Gavi, nał nam zwycięstwo, asysta plus bramka w zaledwie kilka minut, jak wszedł w to spotkanie. No super Gavi zrobił robotę, naprawdę. Zobaczmy tylko, czy trener jest nas zadowolony po tym meczu. No i trener z nas nie jest zadowolony, nie ma co się dziwić, zagraliśmy słabe spotkanie personalnie, więc no tutaj Gavi zrobił całą robotę tak naprawdę. No i trener troszeczkę obniżył naszą pozycję w składzie, ale i tak cały czas zostajemy w podstawowej jedenastce. No i tak oto kończymy ten odcinek. Widzimy w La Lidze 5 meczy, 5 zwycięstw.
13 bramek trafionych, 4 stracone, więc totalna dominacja. A Real Madryt spada na 10 miejsce w lidze. Jeden mecz wygrany, 3 remisy, 1 przegrany, więc no jak na razie Real Madryt nas nie straszy. Co do tutaj w topce, mamy jeszcze tutaj Sevillę, która ma bilans 4 wygrane, 1 porażka, Atletico 3 wygrane, 1 remis, 1 porażka. No jak na razie widzę, że już jesteśmy jedyną niepokonaną drużyną w La Lidze, więc świetnie, jest bardzo dobra forma naszego zespołu. A co do Ligi Mistrzów, jak tutaj remis między Royal Antwerp i Shakhtarem Donieck, więc tutaj także jesteśmy na pierwszej pozycji. No i tutaj także mamy oczywiście wygraną, więc jak na razie jesteśmy niepokonani w tej naszej karierze, jeśli chodzi o Ligę i Ligę Mistrzów, nie liczę turnieju przesezonowego oczywiście. No i co, ja wam dziękuję za oglądanie, w następnym odcinku widzimy się na mecz z Celtą Vigo, z Majorką i z Sevillą. Sevilla bardzo ważne spotkanie, bo są oczywiście drudzy w lidze, więc naprawdę liczę, że damy radę tutaj wygrać ten mecz oczywiście. No i co, ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, cześć!